Siema mordeczki, z tej strony Człowiek Artysta. Witam Was dzisiaj z Warszawy, gdzie jestem na Białęce. Pokażę Wam fajną dziurę, a mianowicie pustostan, na którym są naprawdę zajebiste wrzuty. To co, żeby nie przedłużać, po prostu zaczynamy. Oczywiście chciałem powiedzieć, że miejscówka jest tajna i nie chciałbym zdradzać lokalizacji, żeby po prostu jej nie spalić. Tak oto wygląda, tak oto miejscówka. Zobaczcie, jakie są stare silosy. Tu mamy, zobaczcie, plener, domy. Tu jest dziura, przez którą wlazłem. Mogę Wam pokazać też, że tu znajdują się takie oto hale, do których nie będę wchodził, ponieważ nas nie interesują. Ja pokażę Wam wrzuty, jakie się tu znajdują. Mogę Wam tylko powiedzieć, że miejscówka, może tak zdradzę trochę tajemnicy, że znajduje się niedaleko. I to wszystko, co Wam mogę powiedzieć. Patrzcie, oto jedna z pierwszych prac, która się tu znajduje. Jest woda, więc muszę trochę uważać. Powiem Wam, że lubię dziury. Fajnie się style na nich ćwiczy. Można spokojnie sobie przychillować. Ale o tym za chwilę, ponieważ chciałbym teraz przejść na ściankę, która jest obok. Trochę wieje, lecz to nam w niczym nie przeszkadza. Tu już mamy takie, można powiedzieć, bardziej trashowe style. I wrzut Elroya. Jak oglądacie moje relacje, wiecie o tym, że prace Elroya są wszędzie. W całej Warszawie. Tak mniej więcej to wygląda dookoła. A ja się skupię, słuchajcie, konkretnie na tym budynku z tymi silosami. Tutaj mamy znowu wrzut Elroya, zobaczcie. I przechodzimy na drugą stronę. Powiem Wam, że dzisiaj jest bardzo cieplutko. Naprawdę ubrałem się chyba za gorąco. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale jest już około 18 stopni, a jest tak naprawdę koniec lutego, początek marca. No to co? Zajebista akcja, żeby po prostu zwiedzać. Zobaczcie, tu mamy tak Elroya. Z tej strony mamy wrzuty. I zaczynamy z tematem. Dawno miałem tu zawitać, lecz nie miałem, można powiedzieć, okazji tutaj przebywać. Teraz byłem w sprawie nakręcenia projektu, ponieważ będę realizował projekt z osobą niewidomą, którą oczywiście serdecznie pozdrawiam. Jezu, prawie się wywróciłem. Jakąś dziurę, od której właśnie wracam. Wydaje mi się, że projekt będzie bardzo ciekawy, więc trzymajcie kciuki, żeby wyszedł. Zastanawiacie się, co to ma wspólnego z graffiti. Otóż, jak Wam wspominałem, zajmuję się sztuką i prowadzę różne akcje artystyczne. Mój kanał nie jest związany silnie z wrzutami i tylko z wrzutami, ze street artem. Interesuję się też sztuką nowoczesną, więc zapraszam Was do sprawdzenia moich innych relacji. Pamiętajcie, że graffiti jest naprawdę zajebistą formą sztuki, ale od graffiti można naprawdę wyjść do innych, na przykład akcji, na przykład grafika, malarstwo, rzeźba, do czego oczywiście Was serdecznie namawiam. Tutaj mamy bardzo fajną pracę. To są te zbiorniki. A my idziemy teraz w drugą stronę. Zobaczcie, tutaj pełno kenów jest jeszcze. Ja osobiście jestem za tym, żeby puszki brać ze sobą, ponieważ jeżeli ktoś przyniesie puszki na malowanie, wydaje mi się, że nic trudnego w tym, żeby po prostu je zabrał. Ale to jest kwestia po prostu wychowania i akcji, czy komuś się chce brać te puszki do plecaka, czy nie. Nie będę po prostu to wnikał. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś bardzo fajne miejscówki do podklepania, oczywiście wysyłajcie mi w komentarzach, ewentualnie wolałbym nawet na priv. Tu jesteśmy z drugiej strony, zobaczcie, taka wielka praca street artowa.
My lecimy dalej. Jak widzicie, wszędzie są kałuże. Miałem skończyć z relacjami, bo powiem wam, że naprawdę dużo ostatnio mam zajęć związanych ze swoją twórczością artystyczną, z wycinaniem kolaży, ale powiem wam, że jeżeli człowiek wkręci się w nagrywki, po prostu nie może tak jakby od tego się uwolnić. HXM Crew oczywiście. Tu mamy Brzutnesza. Pozdrawiam cię serdecznie, chłopaku. Zaczniemy może z tej strony. Elroy. I lecimy dalej. Amba, pozdrawiam Ambarasa. Po prostu mnie to nic nie zdziwi, mnie już naprawdę nic nie zdziwi. W całej Warszawie widzę jego wrzuty, tak jak i Elroya. Więc gdzie bym po prostu nie poszedł, tych panów widzę. Dobra, przedzieram się dalej. Podejrzewam, że tu był jakiś żwir, przynajmniej jakiś piach nasypany pewnie, bo tu jest napisane, że to jest żwir. Nie wiem, czy patrzcie HXM, tak? Czy to jest akurat poprawne określenie? Przynajmniej ja to tak rozkminiam, że tu jakiś piach prawdopodobnie był w tych przegrodach. I tu mamy następne wrzuty. Mocno zakręcone. Nie, naprawdę pogoda jest świetna. Na pewno będę więcej teraz nagrywał, ponieważ odpalę w końcu swój rower. Już tak tęskniłem za rowerem. O, zobaczcie, to jest bardzo fajna akcja, ponieważ tu mamy pracę Krika. Pozdrawiam twój miasto. Pozdrawiam cię, Krik. No powiem szczerze mówiąc, że twoich pracy tu się nie spodziewałem. Twoich dresów. A jednak tutaj są. Więc jak widzicie, artystów z całej Polski można spotkać na jednej miejscówce. I tak praktycznie jest w każdych miastach. Jedziesz z jakiegoś miasta, nagle widzisz na przykład pracę typa z Łomży lub z Warszawy. Mamy tutaj zajebisty charakter. A tu mamy, zobaczcie, napis piasek, więc podejrzewam, że to na pewno były jakieś komory tam na żwir, tu na piasek. Tak jak powiedziałem, nie będę wam zdradzał, w jakim miejscu jesteśmy. Podejrzewam, że dużo osób po prostu nie rozkmini tego. Ale jestem tutaj po prostu, żeby pokazać wam sztukę. No, po prostu muszę uważać na tą postać. Powiedziałbym, że bardzo w stylu Krika. I tam ktoś mieszka, ale nie będę oczywiście przeszkadzał. To co, lecimy dalej, słuchajcie. Jest trochę tego, zobaczcie, w ogóle tutaj takie hangary już wyglądają trochę jak na mnie, się kojarzy mi się trochę z jakimiś lotniczymi hangarami. Tutaj mamy następną pracę. Można powiedzieć, że bardzo stylową. I lecimy dalej. Tutaj mamy tak Leroya. Tak jak powiedziałem, tam ktoś mieszka. Jest trochę tego do zwiedzania. Więc będę musiał trochę pociąć ten materiał, żeby po prostu was nie zanudzić. Mam nadzieję, że się nie nudzicie. Zobaczcie. Tutaj znowu mamy Leroya z Rekolem. I znowu Krika. Zobaczcie.
wyglądają te hangary z tej strony. Od środka można powiedzieć. Super akcja na zdjęcia, na teledyski. Jak będę kręcił teledysk rapowy, to już wiem po prostu, gdzie go nakręcę. Przynajmniej kilka ujęć. Tak jak powiedziałem, kilka projektów szykuję, więc możecie być miło zaskoczeni. Tam już widzę w oddali kolejny wrzut. Dochodzimy już do ścianki. Może zaczniemy tak. I tu Warszawa. A tam mamy Berlin. Tak wygląda plac z tej strony. Więc tego trochę jest. Tu mamy, zobaczcie, znowu pracę Leroya. HXM. No i na samym końcu zobaczymy, czy coś jest jeszcze z tej strony. Zobaczcie, dużo klejów, materiałów budowlanych, więc jakbyście chcieli sobie pobudować dom, na pewno niczego do budowy wam nie zabraknie. Słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą relację. Dziękuję, że ze mną byliście. Pozdrawiam was z słonecznego dnia, słonecznej Warszawy. Trzymajcie się, człowiek artysta. Elo!